Ja jestem tak, pierwszy raz w Tarnowskich Górach i rzeczywiście scenariusz bardzo jest osadzony w tym miejscu. Tutaj widać, że prace naprawdę włożone, zaangażowanie i taki lokalność tego miejsca, jakby przestrzeni, gdzie toczy się scenariusz, jest bardzo tutaj, ma duże odbicie. Dla mnie jest to bardzo, bardzo fajna okazja, żeby móc zagrać osobę ze Śląska, ponieważ jestem wielką fanką tych regionalizmów i jakby tego, że każdy z nas ma swoją małą ojczyznę, którą kocha. No, jestem bardzo zdziwiona i bardzo zaskoczona, bo jestem osobą, która jest z Warszawy, czyli z miasta, które zostało doszczętnie zniszczone w czasie II wojny światowej, więc napawa mnie wręcz takim zachwytem, ale też wzruszeniem patrzenie na miasto, które jest polskie, bo było polskie w czasie 20-lecia międzywojennego, nie było zniszczone i myślę sobie, kurczę, to jak wyglądałaby Warszawa, gdyby nie była zniszczona, bo jednak widać, że tutaj ta architektura różni się już od tej niemieckiej, czy od tej, która była na terenach Rosji. No to chociażby z tego powodu bardzo się cieszę, że mogę tutaj Śląsk zobaczyć, poznać i jakby być, chociaż na chwilę być stąd. A co do naszej historii właśnie, która opowiada o tym, bo także moja postać przeszła swoje piekło, inne od głównego bohatera, ale gdzieś spotykają się w tym, żeby dać sobie kawałek nieba. I to jest taka nadzieja, którą niesie ten film. Dlaczego pani zdecydowała się grać w tym filmie? Dlatego, że scenariusz jest dla mnie był bardzo dotykający, bardzo taki dotkliwy i wzruszający, ale także autentyczny, właśnie mówiący w sposób autentyczny o samotnościach, bólach, o nadziejach, o potrzebach, które są w sercu każdego człowieka, więc mimo, że jest to szczególna historia, uważam, że jest bardzo uniwersalna.